wszystkie te zdarzenia, które miały przez pierwszą godzinę tej całej masakry, tego terrorystycznego aktu, wskazywały, że to może być coś związanego powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Problemem jest sprzęt i uzbrojenie. Kwestia przerzucenia gospodarki jeszcze bardziej na te tryby wojenne i kwestia wyrzeczeń społeczeństwa na rzecz prowadzenia wojny. Tutaj widziałbym obszar, który Federacja Rosyjska chce przekonać społeczeństwo, że może być taka sytuacja, że to, co wam obiecałam socjalnie w czasie wyborów, zostanie zmienione na to, że musimy bardziej skupić się na kwestiach wojennych, a nie na tych socjalnych, bo jesteśmy atakowani nawet w taki skrytobójczy sposób. Nie jest wykluczone, że może coś takiego zrobić NATO, żeby tylko udowodnić naszą natowską niekompetencję, bo z rosyjskiej perspektywy to tak wygląda. Witam naszego gościa, pułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, co się wydarzyło w Rosji, a mówię o zamachu w Krokus City Hall pod Moskwą. Kto tak naprawdę stoi za tym zamachem? No tego się tak do końca nigdy nie dowiemy. Dowody... Są ci, którzy się przyznali. Tak, oczywiście, ale też są różne, jak rozumiem, pan redaktor chce też różne inne opcje. Tak jest. Tak, powiedzmy naszym widzom, że przyznała się do tego ISIS-K, tak, zostali zatrzymani ci rzekomi, czy rzeczywiści... Tadżycy terroryści, którzy są przesłuchiwani w sposób dość brutalny, z użyciem tortur i narzędzi, których no, w cywilizowanych krajach się nie stosuje, na przykład akumulatoru podpiętego do intymnych części ciała. Natomiast tych teorii, nie chcę powiedzieć spekulacji jest całe mnóstwo. Też jestem autorem jednej ze spekulacji, którą uważam, przynajmniej na samym początku, jak to zdarzenie miało miejsce, ta masakra w Moskwie, w Krokusie, tak ujmijmy, czyli w tym centrum handlowym. Wszystkie te zdarzenia, które miały przez pierwszą godzinę tej całej masakry, tego terrorystycznego aktu, wskazywały, że to może być coś związanego powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Przypomnę tutaj, że wcześniej też są spekulacje na temat tych zamachów, które miały Putina doprowadzić i ugruntować jego władzę, szczególnie w 1999 roku. Poza tym Dubrowka, prawda? Wiesłan tak samo, no te wszystkie elementy związane z... Kiedy Putin musiał użyć argumentów siły wobec swoich wrogów i żeby skonsolidować społeczeństwo. Czas, kiedy, wróćmy do tego ostatniego zamachu, czas, kiedy ten zamach został przeprowadzony, też jest dosyć taki... Tuż po wyborach. Po wyborach, mało przeszkadzający całemu procesowi wyborczemu, albo wizerunkowi Putina. Może być on odebrany jako słabość służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Właśnie tutaj z tą słabością jest pewien taki jakby dwubiegunowość, bo mamy służby specjalne Federacji Rosyjskiej, które potrafią bardzo szybko złapać obywatela, który protestuje na ulicy przeciw wojnie i szybko go zwinąć, a z drugiej strony mamy służby, które nie potrafią zatrzymać terrorystów którzy dokonują bardzo poważnego ataku. Tym bardziej, że to nie jest atak tak zwanego samotnego wilka, czyli atak osoby, którą ciężko zlokalizować, a to jest zorganizowana grupa, która miała pojazdy, która miała broń, która rozpoznawała obiekt ataku wcześniej, bo też takie informacje mamy. Tu jest dużo takich różnych takich rzeczy, które by wskazywały na te teorie spiskowe albo dużo sytuacji związanych właśnie z tymi spekulacjami. Całość tego zdarzenia nie jest tak do końca jasna, poza tym komunikatem ISIS-K, która się przyznała do tego. Pozostańmy na chwilę przy tej oficjalnej wersji, czyli ISIS-K przyznaje się do zamachu terrorystycznego. Publikuje również po pewnym czasie nagrania z kamery ProGo
jak ci terroryści dokonują rzezi w tym Krokusie. Pytanie, po co ta siatka Hakani miałaby Rosję atakować? Gdzie są pola konfliktu między Rosją a ISIS-K? ISIS-K dokonywała ataków wcześniej na terenach Iranu, Afganistanu, Azji Centralnej. One nie były tak medialnie przebijające się do Zachodu. Natomiast atak na Rosję, a Rosja z perspektywy ISIS-K to jest też państwo zachodnie, też krzyżowiec, który wojuje z muzułmanami, więc też może być tak to odebrane. Natomiast samo ISIS-K jest dosyć specyficzną organizacją. Powiem szczerze, że nie spotkałem takiego modus operandi, czyli wykorzystania takiego outsourcingu dosyć szerokiego w stosunku do operacji, bo tutaj trzeba zaznaczyć naszym oglądającym, że Tadżycy, którzy, oni nie byli takimi członkami w pełnym zakresie. Czytamy, że jeden pracował u Barbera, drugi... Oni zostali wynajęci, zapłacono im określone pieniądze po to, żeby zrobili coś takiego i reklamowali to w ramach właśnie ISIS-K. I teraz tu właśnie jest te pytanie, czy te ISIS-K to była rzeczywiście ISIS-K, czy służby rosyjskie nie przejęły tego modus operandi, nie podszywając się, ale umożliwiając przeprowadzenie tego typu operacji, bo właśnie ten sposób, gdzie zostało to przeprowadzone, ten Krokus znajdował się bardzo blisko posterunku policji, bardzo blisko jednostki gwardii rosyjskiej, która ochraniała w ogóle całą Moskwę. Ten obiekt był chroniony przez firmę ochroniarską, która miała powiązanie z gwardią rosyjską, a także ta firma ochroniarska posiadała oddział specjalny, który miał reagować w tego typu operacji. Tych takich pytań już szczegółowych, kiedy rozbijamy tu całą sytuację na nuty, jest bardzo dużo. Dlaczego nie uruchomiono tego, dlaczego nie uruchomiono tego, a dlaczego nie uruchomiono tego? A z drugiej strony bardzo szybko ich złapano, zaraz po całej tej akcji, w zasadzie w ciągu 24 godzin, nagle znaleźli się w samochodzie, który jechał w kierunku Białorusi, później skręcił w kierunku nagle Ukrainy. Zostali złapani. No to też jest ciekawy wątek, bo Putin czy też Pieskow, już nie pamiętam, który z nich właśnie mówił o tym, że ci terroryści mieli uciekać do tego okna tranzytowego czy okna granicznego w kierunku Ukrainy. Łukaszenka tę narrację trochę popsuł i powiedział, że jaka Ukraina, oni do mnie jechali. Tak, tym bardziej, że Ukraina w tamtym czasie pogranicze rosyjsko-ukraińskie było podczas atakowane przez legiony wolnych Rosjan i była tam bardzo ścisła operacja FSB i wojska walcząca właśnie z tymi najazdami na tą granicę, więc tam ten reżim bezpieczeństwa i kontrwywiadowczy był bardzo mocny, więc to było ostatnie miejsce, które bym wybrał do ucieczki. Bardziej bym się kierował nawet na południe, tam właśnie w stronę Republik Rosyjskich Muzułmańskich, gdzie Tadżyk byłby bardziej mógł się wtopić w ten tłum, a nie w kierunku zachodnim czy w kierunku właśnie Ukrainy. Jeżeli przyjmiemy tę teorię, że za zamachem stoją rosyjskie służby, Spekulacją, to jaki byłby cel? Putin wygrał wybory bez nadmiernego prężenia mózgów i bez wielkiego wysiłku. Przypuszczam, że nawet gdyby to były wybory czysto demokratyczne, on by je wygrał. Tylko jakim procentem tak naprawdę? Tego nie wiemy. I może kwestie też konsolidacji tego społeczeństwa w stosunku do celów, jakich Federacja Rosyjska stawia sobie na przyszłość, czy w wojnie z Ukrainą, ale też w wojnie z Zachodem. Tutaj bardzo znamienne jest wystąpienie Pieskowa przed samym jeszcze tym zdarzeniem, który oficjalnie nazwał operację specjalną wojną, to trzeba przyznać, i później bardzo szybkie reakcje. I to wojną nie z Ukrainą, tylko z Zachodem. I to trzeba też bardzo patrzeć na to, co kanały te propagandowe, szczególnie te telegramowe rosyjskie prowadzą, jaką narrację. I tam narracja jest typowo ukraińska, a
a motyw ISIS-K jest traktowany jako coś, co jest sprzedawane przez Zachód, żeby to odwrócić od winy od Ukraińców. No Putin mówi tak, no rzeczywiście to zrobili Tadżycy, może stoi za tym ISIS, ale pytanie jest takie, kto był prawdziwym zleceniodawcą i tutaj ten wzrok pada w kierunku Ukrainy. Po co? Po co dodatkowo oskarżać Ukrainę o taki zamach? Po to, żeby przeprowadzić mobilizację? No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że żeby oskarżyć kogoś, to trzeba właśnie działać w takim obszarze półprawd, spekulacji, teorii spiskowych, bo to najbardziej się do społeczeństwa trafia, szczególnie takiego, które lubuje się w teoriach spiskowych, a społeczeństwo rosyjskie szczególnie te teorie spiskowe bardzo sobie ceni, więc to jest jakby taki podstawowy motyw wykorzystywany przez Rosjan do scedowania. Nawet jeśli to było rzeczywiście akcja ISIS-K bez ingerencji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a tylko po prostu zostały zaskoczone, to też świadczy o szybkim adaptowaniu się Rosji do tego typu zagrożenia, jak mogą to wykorzystywać przeciwko swoim przeciwnikom. Cała ta akcja związana już niezależnie od tego, kto był inicjatorem, pokazuje umiejętność Federacji Rosyjskiej do wykorzystywania tego sytuacji na swoją korzyść. Czy jest prawdopodobne, że Rosjanie przeprowadzą mobilizację na masową skalę po to, żeby przeważyć szale w wojnie z Ukrainą na swoją korzyść? I takiej mobilizacji generalnie nie muszą przeprowadzać, ponieważ oni cały czas tą mobilizację prowadzą, bo problemem tak naprawdę w Federacji Rosyjskiej nie jest liczba rekrutów, bo to są w stanie uzupełniać, chyba że chcą to zrobić w bardzo gwałtowny sposób, ale też niekoniecznie, bo nie mają możliwości przeszkolenia takiej ilości wojska w dość krótkim czasie, żeby ona była efektywna na polu walki. Ta mobilizacja przechodzi cały czas. Problemem jest sprzęt i uzbrojenie. Kwestia przerzucenia gospodarki jeszcze bardziej na te tryby wojenne i kwestia wyrzeczeń społeczeństwa na rzecz prowadzenia wojny. Tutaj widziałbym obszar, który Federacja Rosyjska chce przekonać społeczeństwo, że może być taka sytuacja, że to, co wam obiecałam socjalnie w czasie wyborów, zostanie zmienione na to, że musimy bardziej skupić się na kwestiach wojennych, a nie na tych socjalnych, bo jesteśmy atakowani nawet w taki skrytobójczy sposób, jak tutaj sugeruje Putin tym zamachem. Czyli tak, konsolidacja, zapewne również silniejsza inwigilacja społeczeństwa, bo to daje asump do tego, żeby wykorzystywać jeszcze silniej te narzędzia, którymi reżim Putina dysponuje. Wspomniał pan o tych społecznych, czy bardziej socjalnych elementach. Moskwa, Petersburg, prawda, to jest trochę inny świat. Jak się pojedzie na rosyjską prowincję, Głubinka, to tam jednak większość domów pozbawiona jest bieżącej wody, nie ma toalet. Prąd i ogrzewanie też jest czymś nie zawsze codziennym. I dla tych mieszkańców, jakie są straty socjalne? Dla mieszkańców Moskwy czy Petersburga, o tak, nie będą mogli kupić u siebie, bo wyjadą za granicę i kupią Ferrari czy Bugatti, czy tam jakiegoś innego wdzianka luksusowej zachodniej firmy, prawda? Albo nie będą mogli pójść do McDonald'sa. Natomiast dla przeciętnego zjadacza chleba, jakie to będą wyrzeczenia? No, ten przeciętny zjadacz chleba nie widzi tych różnic, ale na pewno ta część społeczeństwa, gdzie jest ważna dla gospodarki Federacji Rosyjskiej, gdzie jest produktywna, gdzie są technicy, gdzie są inżynierowie, gdzie są informatycy, gdzie wojna wymaga bardzo ważnych specjalności do produkcji uzbrojenia i wszystkiego związanego z wojną. Tutaj trzeba będzie się zastanowić, czy tutaj ta mobilizacja tak naprawdę rosyjska nie dotyczy tak naprawdę gospodarki i pewnych wyrzeczeń i na przykład zmuszenia do pewnych pracy ludzi, którzy mają pewną wiedzę. Bo jeżeli chodzi o tego rekruta, to ta Głubinka, czyli ta prowincja, co pan redaktor wspominał, to tego rekruta dostarcza i to tam jeszcze jest zasób, który Rosja może spokojnie sobie wykorzystać w sposób zrównoważony. Oczywiście
oczywiście, jeżeli będzie chciała dokonać masowej mobilizacji, o którą pan redaktor mi pyta, no to będzie musiała zaczerpnąć także o elementy, które będą, które są ważne dla, pod względem dla jej gospodarki, czyli ten zasób ludzi, który jest potrzebny do gospodarki. Ale mi się wydaje, że tego typu działania nie są przez Rosję, nie będą prowadzone. Przede wszystkim chodzi o kwestie związane z wyrzeczeniami, które zostały wskazane, obiecane w ramach wyborów, natomiast będą musiały zostać zaniechane, żeby zwiększyć wysiłek wojenny. Wspomnieliśmy tutaj na chwilę o Łukaszence, który, no właśnie, wyskoczył trochę przed szereg. Po co? Z tą opowieścią, że to do niego zmierzali ci Tadżykowie. To też jest może pewien mrugnięcie oka do Zachodu, pokazujące, że jestem oczywiście z Rosją, ale też... Zostawiam furteczkę tak, sobie. Dokładnie, tak, dokładnie, nawet może lufcik mały do tego, żeby mieć możliwość współpracy albo mieć kontakt z tym Zachodem. Trzeba pamiętać o tym, że Łukaszenka zawsze grał na dwa fronty. On zawsze starał się balansować. Oczekując coś więcej od Moskwy, zawsze bardziej się otwierał na Zachód. Teraz te otwarcia to nie są takie duże, szerokie drzwi, które dawały Łukaszence też duże profity ze współpracy, ale właśnie tego typu nawet małe reakcje mogą być odbierane na Zachodzie, że to jest osoba, z którą można się dogadać. I Łukaszenka tak będzie to sprzedawał, właśnie takimi czasami małymi gestami, wskazując, że nie do końca tak Rosja, z Rosją jestem, oczywiście wspieram, ale właśnie tutaj jest realny. Bo ta wizja konfliktu takiego otwartego Białorusi z Ukrainą czy Zachodem, to nie jest chyba wizja, o jakiej marzy Łukaszenka. No nie jest, ale na przykład na ostatnim kontroli gotowości bojowej, która w tej chwili przechodzi w Białorusi z sił zbrojnych i ćwiczeniach, są wystąpienia Łukaszenki mówiące o tym, że będzie musiał swoje wojska wysyłać na przesmyk suwalski. No właśnie o to chciałem zapytać, bo można w social mediach zobaczyć taki kilku bodajże minutowy filmik będący rozmową Backi, który trzyma na kolanach kota. Z szefem sztabu i taka rozmowa trochę nie do końca chyba rozgarniętych panów takie wrażenie sprawiają. No, Łukaszenka pyta, ile jest do tego obwodu kaliningradzkiego. No, 42 kilometry, jak pójdziemy wzdłuż granicy, to 70. I trzeba zająć terytorium Polski. Tak, ale tylko kawałek, niewielką część tego terytorium. Czy to traktować w kategoriach ponurego żartu, czy jednak przejmować się? Bo no, mowa jest o przesmyku suwalskim. Mowa jest o zajęciu terytorium państwa polskiego. Łukaszenka, proszę pamiętać, że Łukaszenka jest jednym z najdłużej rządzącym prezydentów w Europie. I to jest bardzo, mimo jego przeszłości, to jest bardzo sprytny polityk i bardzo brutalny polityk, umiejący wykorzystywać pewne informacje. I z jednej strony pokazuje Putinowi gotowość do wspierania jego działań, z drugiej strony przekazuje plany, jakie Rosjanie mogłyby mieć w stosunku do przesmyku suwalskiego, że nie będziemy zajmować terytorium Polski całego, tylko kawałek, żeby tylko móc oddziaływać na Polskę, albo na Litwę, albo na Łotwę i Estonię. A to jest skontatybilne z tym, co ja czytam w analizach rosyjskich, że oni mówią, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę walczyć z NATO, żeby zajmować całe kraje albo połacie, ale taką bitwę ogniową, graniczną, zamykającą przesmyk suwalski pod względem rażenia ogniowego, zajęcia części, tylko bardzo małej części, która by była, dawała nam przewagę w tym obszarze, to jesteśmy, nasza armia jest skłonna, przynajmniej z perspektywy rosyjskich analiz. Więc tutaj Łukaszenka, mówiąc coś takiego, jakby wspiera tą myśl, która jest gdzieś tam krąży w rosyjskim świadku militarnym, mówiąc do Zachodu, jakby zdradzając plany rosyjskie, można w cudzysłowie tak powiedzieć. Więc to też jest pewien rodzaju, powiem szczerze, opuszczanie oka do Zachodu, mówiące o tym, co planuje Rosja, co planuje i jak planuje wykorzystać Białoruś. Łukaszence wojna z Zachodem czy z Ukrainą nie jest na rękę, bo on zawarł ze społeczeństwem pewien pakt, a także ze swoimi elementami siłowymi, że rządzi po to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby nie wprowadzać Białorusi w konflikt zbrojny z sąsiadami. A pan sobie wyobraża taki scenariusz, w którym Rosja wespół zespół z Białorusią albo i bez Białorusi ten przesmyk suwalski
zajmuje, a NATO no niespecjalnie na to reaguje albo pozwala na zajęcie tego skrawka terytorium. Znaczy, wyobrażam sobie, że Rosja może się na coś takiego zdobyć, ponieważ potrafi iść na dużym ryzyku, co pokazał konflikt z Ukrainą, że mimo wielkiego ryzyka jednak dokonała tej akcji zbrojnej, pełnoskalowej napaści na kraj. Nie jest wykluczone, że może coś takiego zrobić NATO, żeby tylko udowodnić naszą natowską niekompetencję, bo z rosyjskiej perspektywy to tak wygląda. Ale nie jestem przekonany, że NATO nie zareaguje. Wszystko wskazuje na to, że sojusz dobrze odczytuje intencje rosyjskie i białoruskie. Ostatnie ćwiczenia wskazują na to, że testujemy ten obszar, ten teatr działań, jak możemy się przygotować na taką ewentualność. Więc tu uważam taki scenariusz, że Rosjanie mogą pójść na takie zdarzenie, ale nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, żeby na to nie zareagowało. Kilka dni temu w polską przestrzeń powietrzną wleciała kolejny zresztą raz rosyjska rakieta i tu pojawia się kilka pytań. No jedno jest takie klasyczne, dlaczego jej nie zestrzelono na te 38 czy 39 sekund znajdowała się w polskiej przestrzeni. Po drugie, czy to jest działanie intencjonalne? Znaczy tak, ja uważam, że to jest działanie intencjonalne rosyjskie, które ma testować sposób reakcji Polski, ale też dawać takie dylematy moralne, czy zestrzelić taki pocisk, czy nie, i jednocześnie polaryzować stosunek między Polską a Ukrainą, a także w polityce wewnętrznej polskiej, czy te dyskusje nie polaryzują też społeczeństwa, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić, czy... No ale to jest tylko rakieta, państwa. To nie jest samolot z żywymi ludźmi. Tak, ale to też jest rakieta, która jest rakietą bojową, która ma półtonową głowicę bojową, która po trafieniu musi gdzieś spaść i musi wyrządzić jakieś szkody. To, że rakieta zostaje zestrzelona, to nie znaczy, że ona niknie i rozprasza się w powietrzu. Po prostu ona spada niekontrolowanie na terenie gdzieś przygodnym, a nie dolatuje do celu. Celem była instalacja ważna na Ukrainie, więc ta rakieta wlatując w naszą przestrzeń była tylko przez 40 sekund. Z informacji dowództwa operacyjnego wynika, że bardzo dobrze była jakby otagowana. Znaliśmy prędkość, kurs, wysokość, czyli wszystkie parametry, które są potrzebne do przeprowadzenia strzelania do tej rakiety. Ale z drugiej strony nie wiedzieliśmy, czy te pociski rzeczywiście spadną w miejscu, które jest bezpieczne dla nas, czy nie. No, to mieliśmy przykład upadku pocisku rakietowego ukraińskiego, który zestrzelił jakiś cel, ale szczątki tego pocisku spadły na teren Polski, zabijając dwóch obywateli naszych. Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli mówimy o pocisku, który ma półtonową głowicę bojową, jakie mógłby zrobić szkody, kiedy nieautoryzowanie gdzieś upadnie w teren zabudowany. A może jest tak, że Rosjanie bardzo by chcieli, żebyśmy zestrzelili ten pocisk, bo w jakimś stopniu byśmy się odkryli, mogliby zobaczyć, jak działają nasza obrona lotnicza przeciwrakietowa. Mi się wydaje, że oni dokładnie wiedzą, jak działa nasza obrona, bo nasza obrona w tej chwili, powiedzmy w cudzysłowie, świeci na wszystkie strony, żeby wykryć te cele, które lecą w kierunku naszej granicy. To nie jest jakaś wiedza tajemna. Nie po to latają rosyjskie samoloty zwiadu elektronicznego wzdłuż granicy z Białorusią, żeby o tym nie wiedzieć. Zapewne wiedzą. Patrzą bardziej właśnie na te kwestie naszej reakcji, czy zestrzelimy, czy nie. Ale także liczą na to, że taka sytuacja zantagonizuje nasze relacje z Ukrainą, bo będzie Ukraina do nas miała pretensje, że nie zastrzeliliśmy, co też było w mediach ukraińskich przez podbijane bardzo często w ramach takiej wojny informacyjnej. Niektóre konta właśnie zarzucały Polakom, że właśnie nie zastrzeliliśmy, że to nasza wina, że takie rzeczy. Ale to po to właśnie było podbijane, żeby takie polaryzacje pomiędzy takimi naszymi czasami napiętymi stosunkami polsko-ukraińskimi z różnych względów jeszcze bardziej zaognić. Pojawia się taki argument w kontekście tych rakiet, które przekraczają naszą, czy wkraczają w naszą przestrzeń powietrzną. To, co zrobili Turcy z rosyjskim samolotem.
Turcy twierdzą, że on tam był tych 6 czy 7 sekund. Specjaliści podważają tę informację, że to nie jest możliwe, żeby w ciągu 6 sekund zidentyfikować ten obiekt, ocenić, do kogo należy i dokonać jego zniszczenia. Niemniej jednak ten samolot zestrzelili. No tak, no to były czasy, kiedy te napięcia pomiędzy Turcją a Rosją w rejonie konfliktu syryjskiego było bardzo, bardzo mocne, więc tutaj Turcy sobie nie pozwalali na to, żeby samoloty rosyjskie bombardowały żołnierzy tureckich, czy też siły tureckie, które były przyjazne Turkom w Syrii, i takie zestrzelenie miało miejsce. Rosja rozumie tylko i wyłącznie argument siły, to trzeba wiedzieć. To na koniec zapytam, bo to jest bez wątpienia argument siły. Ostrzeliwanie rakietowe i za pomocą dronów obiektów położonych w głębi Rosji. Chodzi o te strategiczne obiekty, między innymi rafinerie. Czy to ostrzeliwanie przynosi zamierzony skutek? Czy to jest w tej chwili tylko i wyłącznie takie działanie propagandowe, mające wzmocnić morale, czy przenosi się to rzeczywiście na wymierny efekt? Ten potencjał rosyjski osłabia. Tutaj Ukraińcy bardzo dobrze stagowali deficyty rosyjskie, a mianowicie uderzyli w bardzo czuły i bolesny punkt rosyjskiej gospodarki, produkcję paliwową, a szczególnie bardzo wrażliwe na to rafinerie. Rafinerie rosyjskie bardzo często mają podzespoły zagraniczne, które są bardzo, ze względu na embargo, są ciężko dostępne. Poza tym też nie są produkowane w takich ilościach, żeby je szybko zastępować. Uderzenia tych dronów były dosyć celowane, nieprzypadkowe w elementy, które wpływają zasadniczo na produkcję paliwa, a to paliwo jest bardzo potrzebne z kilku powodów. Po pierwsze, Rosja będzie musiała to paliwo importować, żeby uzupełnić te braki. Dwa, to paliwo jest potrzebne do prac rolnych, które się zbliżają dużymi krokami. A trzeba przypomnieć naszym oglądającym, że Rosja też jest bardzo dużym producentem żywności i tę żywność wykorzystuje jako proces dumpingowy na świecie, obniżając zasadniczo cele, co też jest odczuwalne przez naszych rolników. Kolejnym elementem jest to, że tego paliwa, ale już w ostatnim jakby fazie, może zabraknąć na froncie dla pojazdów wojennych. Ale jak mówię, wojsko zazwyczaj to paliwo zawsze dostaje kosztem właśnie tych cywilów i tego co jest w gospodarce. Ale jest to skuteczne działanie. Jest to bardzo skuteczne. Dziękuję ślicznie. Pułkownik Maciej Korowaj był moim Państwa gościem. Szanowni Państwo, wyniki sądy. Zapytaliśmy, czy w tym wielkim tygodniu chcielibyście, żeby Donald Tusk i Zbigniew Ziobro się pojednali. No 77% z Państwa nie chce. Myślę, że to bardziej wiara, w zasadzie niewiara w to, że do takiego pojednania może dojść. Ja już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy i zapraszam jutro na godzinę 18 w imieniu Kamila Szewczyka. Dobranoc.